Cześć, witajcie z tej strony Barczyk, witam was już po raz kolejny na moim kanale. Tak dobrze widzicie, seria LEGO News powróciła. Bardzo właśnie chciałem ją przywrócić i też ostatnio, w sumie 3 dni temu jak to nagrywam, jeden widz mi napisał, czy nie zrobił jednego takiego odcinka z zapowiedzi zestawów nowych. I no i powiedziałem mu, że też miałem to od dawna w planach, by przywrócić tą serię LEGO News. LEGO News już od dawna istniało na moim kanale. Myślę, że fani, też widzowie, którzy oglądają mnie od czasu, gdy miałem 50 subskrypcji, czyli jakieś 2 lata temu tam, to pamiętają tą serię. Seria była nawet regularnie, później została zakończona, później przywrócona na jakieś 2 odcinki z tej serii i niestety znów zakończona i teraz ją przywracam. Postaram się być regularny już, bo w tym właśnie okresie letnim się pojawia dużo zestawów, dużo zapowiedzi. Dlatego to jest idealny okres, by przywrócić właśnie tą serię. Dzisiaj co prawda skupimy się na jednym zestawie. Tak, zestaw Daily Bugle z serii LEGO Marvel Super Heroes. Zestaw był zapowiadany już chyba od tygodnia, ale dzisiaj jest poniedziałek, gdy to nagrywam. I właśnie przed chwilą zostały oficjalne zdjęcia wrzucone i zapowiedzi, newsy, recenzje, easter egg do tego zestawu dosłownie zalały internet. No i ja pomyślałem, że sobie też to nagram. Jeśli mam przewrócić serię, to myślę, że ten zestaw będzie idealny na początek. Dobra, już nie przedłużając, w tle będzie wam się pokazywała gierka. Oczywiście zdjęcie z tego zestawu też. Ja będę sobie mówił, opowiem wam wszystko, numer katalogowy itp. No i co? Puszczam intro i idę wam mówić, co i jak w ogóle z tym zestawem. Okej, okay. Więc w sumie to tak naprawdę myślałem, żeby nie zacząć tej serii o newsów, o tych nowych zestawach z LEGO Marvel Super Heroes, ale już brodaty nagrał, więc myślę, że wiele po prostu zna. Myślałem, żeby nie nagrać na początek newsa z Creator Experts Friendsów, drugiego zestawu, ale też już brodaty nagrał i pewnie teraz jak to wrzucę też brodaty nagra, więc wszyscy będą o tym zestawie wiedzieć, w sumie jak ten zestaw zalał internet, to w sumie pewnie też już wiecie. Ale po prostu chciałem nagrać, powiedzieć wam przemyślenia moje na ten zestaw, czy mi się podoba, czy nie. No i tak, zestaw ma numer katalogowy 76178. Będzie tutaj aż 3772 elementy. To chyba tak dużego zestawu z LEGO Marvel Super Heroes nie było. Znaczy był jeszcze Helicarrier, ale on miał chyba trochę mniej elementów. I ten zestaw może nawet konkurować z Gwiazdą Śmierci. Tak. Będzie on katalogowa. Cena katalogowa tego zestawu to 300. Boże, 300. Tak, chciałbym. 1349 zł i 59. Boże, 99 groszy. Sorki, że tak się mylę, ale jestem strasznie podjarany zestawem. Plus 8. Zestaw jest od plus 18 lat. Mam tutaj widzowie aż. Naprawdę mamy tutaj dużo figurek. Mamy ich aż 20, coś takiego. 25 figurek tak tutaj mamy. I naprawdę są figurki, które się w zestawach innych nie pojawiały. To jest ich debiut tutaj. Są też figurki, które się pojawiały w zestawach, ale są naprawdę kozackie. Ok, teraz wam przeczytam, kogo mamy. Mamy Franka Castle, czyli Punishera. Mamy Matthew'ego Murdocka, czyli Daredevila. Mamy Mysterio, mamy Blade'a, Doktora Octopusa, Venoma, Carnage'a, Petera Parkera, Ciocie May. Mamy też Gwen Stacy, czyli Spider-Gwen. Mamy Milesa Moralesa, mamy oczywiście Spider-Gwen. Mamy... w sumie nie kojarzę tej postaci. Nie mam pojęcia, jak ona się nazywa. Znaczy mam, wiem, jak ona się nazywa, ale nie kojarzę jej z komiksów, nie kojarzę jej z... W sumie jak nie kojarzę jej z kreskówek, z filmów, no oczywiście też. Ale ta postać się nazywa... Ta postać się nazywa oczywiście Firestar i jej nie kojarzę, naprawdę. Oprócz tego mamy jeszcze oczywiście Świnkę. Chodzi, że Świnkę Spidermana, no myślę, że kojarzycie. Bardzo zabawna postać. Bardzo fajna, bardzo zabawna.
No więc jeszcze oprócz Spider-Piga mamy Black Cat i mamy też oczywiście J. Jonah Jamesona. I w sumie to już takie normalne postacie, tutaj jakieś, te mamy też taksówkarza, mamy też no, Spider-Mana oczywiście, Green Goblina też mamy, mamy też Sandmana, bardzo fajne postacie, bardzo dużo postaci, taksówka też taka zwykła nowojorska też się pojawia, pewnie tutaj też, pewnie teraz na ekranie wyświetlają wam się zdjęcia tych wszystkich rzeczy, o których ja mówię. Budynek jest naprawdę bardzo duży, ma naprawdę sporo pomieszczeń, ma sporo easter eggów i na pewno, może nie na recenzji, bo tego zestawu raczej nie będę miał, bo teraz głównie zbieram na zestaw z friendsów, czyli właśnie drugi zestaw z przyjaciół, ale będę coś tam zbierał, chociaż nie sądzę, by mi się udało nazbierać aż tyle pieniędzy, by dorwać ten zestaw. Jakkolwiek to brzmi. Ale easter eggi omówię, tak? Może nawet w kolejnym odcinku, chociaż nie, w kolejnym odcinku musi być recenzja zestawu ze Spidermana. Boże, z Batmana. Wam obiecałem. Ale easter eggów jest naprawdę dużo. Nie tylko do filmów z ze Spidermana, ale też z kreskówek, oczywiście z komiksów, nawet no naprawdę dużo jest, dużo easter eggów i je też poruszę na pewno w kolejnych odcinkach, ale zestaw jest duży, naprawdę zestaw jest duży, zestaw jest bardzo ładny też, widać, że tu się, bo to jest naprawdę sporo złoczyńców, tutaj nawet Green Goblin rozbija szybę w tym zestawie. Takie, więc widać, że tu się coś dzieje. To nie jest taka wielka, to nie jest taki wielki szary kloc, tylko twórcy zadbali, by tu się też coś działo. Więc tutaj Green Goblin rozbija szybę, co jest też w sumie nawiązaniem do pierwszej trylogii Spider-Man, do trylogii Sama Raimiego z właśnie właśnie z Tobeyem Maguirem w roli Spidermana do pierwszego filmu z tej trylogii, gdzie właśnie Green Goblin też rozbija szybę. Naprawdę fajne easter eggi, tych easter eggów jest o wiele więcej. Ale je poruszymy w kolejnym odcinku. Tak. Więc mamy naprawdę tutaj bardzo dużo, budynek jest ładny, widać, że coś dzieje, mamy nawet taką typową nowojorską taksóweczkę, bardzo fajnie, bardzo mi się podoba, ekran też mamy, wielki napis Daily Beagle, i no jest moc wam powiem, jest, myślę, że zestaw sprzeda się bardzo dobrze, jeszcze lepiej niż ciepłe bułeczki. Myślę, że jak wyjdzie ze sprzedaży takiej oryginalnej, to będzie kosztowało no, spore pieniądze, bo teraz jeszcze no, za te 1350 zł to no, to jest już duża cena, a jak wyjdzie, to będzie taki drogi. Tyle, ile teraz Helicarrier kosztuje. Ile kosztuje? 6 tysięcy? Coś takiego. Więc dużo. No i myślę, że to byłoby, widzowie, na tyle. Omówiliśmy sobie zestaw, powiedziałem wam, co ja o nim myślę. Mi się naprawdę podoba. Jak będzie taka okazja, to będę na niego zbierał. Ale na razie zbieram na zestaw z przyjaciół. W sumie na ten zestaw nie by było stać, ale wydałem spore pieniądze na zestaw w sumie nie powiem wam jeszcze jaki. Zestaw, no, dość... bardzo dobry. No nie jest on spory, ale jest on rzadki. W sumie to nie widziałem ani jednej recenzji polskiej. Nie no, widziałem jedną polską recenzję tego setu. Ale ten set będzie na urodziny. Nie będę wam mówił, na urodziny kanału ten secik będzie. Czyli właśnie pod koniec roku szkolnego. Na końcu roku szkolnego, w dniu zaczęcia wakacji, w piątek chyba.
którego się kończy szkoła, 26 czerwca, coś takiego. I chyba, no i właśnie wtedy ukaże się ten filmik, to jest piątek, więc czekajcie. A ja tymczasem dziękuję Wam za oglądanie, napiszcie mi swoje, czy się cieszycie z tego zestawu, czy Wam się podoba, czy będziecie na niego zbierać, czy go kupicie. Ja będę zbierał, ale raczej tyle pieniędzy nie uzbieram. No i powiedzcie mi, napiszcie mi też swoje przemyślenia właśnie do tego zestawu. Za tydzień oczywiście będzie recenzja, po recenzji myślę easter egg do tego zestawu powinny się pojawić na kanale, bo jest ich sporo. A po easter eggach właśnie przywrócenie seriali. Tak, dobrze, słyszycie? Seriale zostaną przywrócone, ale jak, kiedy, co, w co się stanie, to Wam w kolejnym odcinku pod koniec powiem. Dobrze, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i bye!